What you can do? Oh, I can do this. No, 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 Teraz wyszli. Uuuu, dla kibiców. Tak, coś dla widzów. O. Jeden, jeden. Teraz musiał nagrywać. Jak robiłem no look pasy, to go nie było. Danciu, jak tam rola męża? Dobrze. Pokaż, co ci się tam świeci na palcu? Jest tam GPS? Pewnie gdzieś jest włożony, ale o tym się dowiemy później pewnie. Tam jest tak, GPS, jak coś robi, to jeszcze prądy go rażą. Tam wszystko jest połączone. Wszystko jest. Zaraz drony latają. Jak wyjdzie za obszar, to drony wylatuje od razu na krąg. Co zrobisz? Dlaczego takie życie? No. Impreza na ile osób? 80. A, czyli najbliższa rodzinka. No, koledzy. Dużo tutaj od nas z ekipy było. Także fajnie, fajnie było. Przede wszystkim chciałem przedstawić nowego zawodnika, Angel Hoti. Możecie wołać na niego Hoti. Będzie prosto. Rozmawiałem, pytałem, mówi, że może zagrać na każdej pozycji. Więc bądźcie czujni. Fajnie. Dużo lepiej, dużo lepiej. Lewa! Super! Prawa! Lewa! Roberto, mocno na zewnątrz. Bądź tam przypięte, tu wpięty. Jako dietetyk dbam przede wszystkim o żywienie i odpowiednie nawadnianie. Dbam o to, co zawodnicy jedzą w restauracji. Ustalam menu z szefem kuchni. To jest pierwsza sprawa. Druga, dbam o to, żeby zawodnicy dobrze się nawadniali. Jutro w planie jest zmierzenie odwodnienia zawodników. Każdy indywidualnie będzie miał oszacowany stopień potliwości odwodnienia. Dobieramy również suplementy. Oprócz tego z każdym z zawodników indywidualnie rozmawiam, prowadzę konsultacje. No, diagnozujemy, czego potrzeba, kto jak się odżywia, jakie należy wprowadzić korekty, zmiany, tak żeby każdy indywidualnie był jak najlepiej przygotowany do nowego sezonu. No to tak szczerze powiedz, dużo masz pracy? Musisz im zaglądać jak w talerz i pokazywać. Tego nie, a to tak. Dokładnie tak. Na stołówce obchodzę stół, patrzę, kto ile czego nakłada, bo mimo, że jedzenie jest faktycznie zdrowe, to też warto pamiętać o tym, żeby nakładać odpowiednie porcje, no bo cóż z tego, jak jest zdrowe, jak i nałożymy podwójną porcję, to oczywiście nie będzie dla nas korzystne. Tak, pracy jest dużo, bo tych zawodników jest ponad 20, z każdym indywidualna konsultacja, 30-40 minut, no to już jest naprawdę sporo czasu. Chcę jeszcze zapytać, czy faktycznie słuchają, czy to, co im powiesz, to jednak później widzisz, że sobie tam biorą do serca. Część słucha bardziej, część słucha mniej, natomiast mimo wszystko staram się każdego pilnować, staram się z każdym rozmawiać. Tych, co trzeba pogonić, poganiam. Niektórzy dostają reprymendę. Natomiast mimo wszystko myślę, że praca przynosi efekty. Przez te kilka miesięcy widać faktycznie rezultaty, także myślę, że jest ok. Mieszko, jak samopoczucie? Kapitalnie. Fajnie trenować po 8 miesiącach przerwy niecałych. No właśnie, bo to przerwa... Czekaj, jeśli możemy tylko stanąć chwilkę, żeby ja tutaj już sobie... No właśnie, bo ta przerwa była długa, za długa, czy już po prostu... No nie, no z perspektywy urazu, jaki miałem, to była krótka.
krótka, ale ogólnie była bardzo długa. Nie polecam. Tęskniłeś się? No tak, no ogromnie. Piękna sprawa teraz trenować, naprawdę. Mimo tych warunków, które mamy? No gorąco. Nie, no pogoda jest fajna, wiesz, no. Ostatni raz trenowałem, jak było trochę zimno, nie? Więc... super, no jakby same pozytywy teraz. Troszkę powiem tak może po ludzku, taki żal był, że faktycznie drużyna robiła tak fajne wyniki, a byłeś gdzieś tak z boku, nie na boisku, czy mimo wszystko? No wiadomo, smutno było, że nie mogłem w tym uczestniczyć, ale ogólnie no to byłem dumny z chłopaków, nie? Bo fajną robotę zrobili i piękna sprawa dla klubu, dla nas, dla kibiców. Ta wizja tego, co przed nami teraz? Ekstraklasa? Nie, no nie mogę się doczekać pewnie, jak klubu, wszyscy. No ale teraz... Jaki cel sobie stawiasz? Bo tak naprawdę faktycznie, no wracając po urazie, no też sam nie wiesz, czego się może spodziewać? No powoli wrócić do formy tutaj, nie można się śpieszyć, myślę, więc krok po kroku. Michałku, jak samopoczucie? Super. Obóz na razie bardzo spokojnie. Fajne treningi, dobre boiska, ładna pogoda. Nic tylko trenować. Był czas na odpoczynek? Był, bo nasza grupa zaczęła trening siłowy 17.30, a obiad mieliśmy 13, więc można było mieć w sumie 4 godziny przerwy, więc to dosyć dużo jak na dzień z dwoma treningami. A okres między powrotem do treningu po sezonie, jak spędziłeś? 2 tygodnie, no z racji na malutką córeczkę, która właśnie dzisiaj kończy 7 tygodni, już skończyła o 16. Byliśmy 2-3 dni w Szklarskiej Porębie z żoną na takim pierwszym wyjeździe, a resztę czasu w domu. Dużo jeszcze rzeczy jakieś z lekarzami, wizyty, jakieś szczepienia, duże załatwienia rzeczy dla małej, ale coś tam się odpoczęło. A naprawdę? Później będziesz tak odliczał? Kolejny tydzień, kolejny no nie, dzień? Właśnie zawsze jak znajomi mieli dzieci i liczyli w miesiącach i w dniach, to się śmiałem, a teraz się liczy rzeczywiście w tygodniach. Nie? No, to myślę tylko początek. Jak już może skończy, nie wiem, 2 miesiące czy coś, to no zawsze jest to, nie, że się śmieję, że tak samo było w ciąży, no. W którym miesiącu, to już nie ma miesięcy, tylko się dzieli na 39 tydzień, nie? Ale to tak się trochę zmienia, no teraz tak jest, no. 7 tygodni, to wiesz, to się wydaje bardzo, bardzo mało, no to ciężko powiedzieć, że to wiesz, jest, nie wiem, 2 miesiące, nie? To przyjeżdżasz tutaj z taką lekką nadzieją, żeby trochę odespać, czy jednak się nie daje takiej znaki? No, zdecydowanie tak. Gdzieś ten początek jest ciężki, gdzieś to przejście z życia samemu, czy z żoną na to, że ktoś jest zupełnie w 100% uzależniony od nas, to jest zupełnie inaczej i ten początek gdzieś nauczyć trochę jej, żeby ona się nauczyła nas, my jej, to jest na pewno ten pierwszy tydzień jest ciężki, potem gdzieś to już idzie trochę, myślę, łatwiej, bo już wiemy, co lubi, jak lubi spać, kiedy, jak karmić i tak dalej, ale te pierwsze 2 tygodnie to myślę, że każdy rodzic powie, że to był bardzo ciężki okres, ale fajnie, że to się trochę złożyło z przerwą i że mieliśmy trochę czasu na takie właśnie rzeczy i miejmy nadzieję, że teraz będzie już łatwiej, chociaż niektórzy mówią, że to jest najlepszy okres, bo dziecko śpi najwięcej, ale no zobaczymy. Ale w sumie nie przygotowywałeś się do tego momentu? No, czytałem jakieś książki, z kimś rozmawiałem, ale myślę, że to jest ciężko się do tego przygotować, bo potem jak nasza córeczka była malutka i ona się rodziła niespełna 2,5 kg, no to jak bierzesz ją w rączki, no to jest ciężko w ogóle ją nosić, bo jest tak mała, że boisz się, że w ogóle jak ruszysz ty ręką, no to coś jej złamiesz, więc jest tak mała, że naprawdę to jest ciężko, żeby się jakoś przygotować do noszenia, do przebierania, bo jak pierwszy raz ją przebierałem, zmieniałem pampersa, to trochę nie wiedziałem, jak to zrobić, bo to jest naprawdę maleństwo. Czyli jutro życzenia na Dzień Ojca usłyszysz? Chyba jakiś płacz. Chyba, że się... Chyba, że prośbę o powrót. Chyba, że jak ojca nie ma, to się rozwinęła szybko przez tydzień czasu. Kto wie, może coś już mówi. Nie no, raczej tak, no rzeczywiście, na dni nigdy nie myślałem o tym, że już jutro Dzień Ojca, ale rzeczywiście to będzie pierwszy Dzień Ojca, który mogę gdzieś tam obchodzić, ale to myślę, że ten następny będzie już taki, że wiesz, że już będzie jakaś większa interakcja, no bo na razie to tak jest wszystko spokojnie, nie? Wolo 6-2. Ale muszę to opanować, chłopie, bo ja jedno zdjęcie 15 minut wrzucam. Nie wiem, co tam na ćwiczeniu. Pogo jest za prawą.
do samego dołu, więc bo jeszcze ci będę z 20 cm. Łokcie wyprostowane. Wolniej w dół. Raz, dwa, hops, do góry.